Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami jeden z materiałów z playlisty odnośnie Path of Exile. Po patchu 3.0 i po rozwinięciu nazwanym Fall of Oriath. Ten ogromny patch zmienił całe życie w POE i po nim postanowiłem odpalić serię materiałów o tej grze. Przed wami materiał zawierający opis questów, które dadzą wam w nagrodę skill pointy. Oczywiście lekko zawiera też spoilery lokacji bossów, jeżeli ktoś nie grał, to może sobie słuchać w tle. Wiele osób, nie tylko początkujących w tym świetnym hack'n'slashu, pyta o to, które zadania warto mieć priorytetowe, by szybko rozwijać swoją postać. Na początku każdej nowej ligi w POE zawsze, kiedy ludzie zakładają nowe postacie, no zawsze są te same pytania. Warto tego questa robić, czy dawał on skill pointa, czy tylko jakieś żółte krapy do ekwipunku. No dobra. Oto one, w opisie znajdziecie spis treści i każdy kolejny solidny, pigułowaty materiał z Path of Exile będzie zrobiony w taki właśnie sposób, by dać wam opcję zarówno obejrzenia, o co się rozchodzi, jak i szybkiego dostępu do informacji. Mapka w trakcie questa z lewej strony pokaże też wam lokalizację tego zadania, moment jego wykonania oraz no, moment oddania, spróbuję to jakoś pociąć. Tradycyjna scenka cenowa, POE macie za darmo, na Steamie lub w formie zewnętrznego klienta, na G2 czasami można zdobyć różne skiny albo walutkę, czasami troszeczkę taniej. Zaczynamy listę questów, dających nam po prostu skill pointa w nagrodę. Materiał o tak zwanych respecach, czyli punktach pozwalających nam cofnąć te skill pointy, może innym razem. Akt pierwszy. The Mornet Mariner. Rozpoczynamy na lokacji The Ship Graveyard od razu, albo też możemy się udać po prostu do podlokacji The Ship Graveyard Cave, czyli takiej lokacji w takim zatopionym statku. Na końcu tej lokacji znajdziemy zatopioną szalupę oraz zwłoki chyba młodej dziewczyny czy tam kobiety, również przedmiot nazwany Oathflame, który musimy zwrócić Firegravesowi, gdzieś na cmentarzysku statków. Jego przystań jest całkiem spora i powinna oznaczyć się na mapie jakby w całości, kiedy podejdziemy niedaleko. Oddając mu ten Oathflame, musimy go pokonać i udajemy się do miasta po skill pointa. Akt pierwszy. The Dweller of the Deep. Jeden skill point otrzymamy z tego questa, a zadaniem będzie ubicie charakterystycznego dla pierwszego aktu kraba, który po zabiciu zamienia się w taką inną formę. Lokacja to Flooded Depths, znajdująca się w Lower Submerged Passage. Wracamy do miasta po skill pointa. Akt drugi, The Way Forward. Otrzymujemy w akcie pierwszym to zadanie, ale kompletujemy je dopiero w akcie drugim. Przemierzając najpierw lokację The Prisoner's Gate w akcie pierwszym, uciekająca party zamknie nam jedną ze ścieżek. Naszym zadaniem będzie odblokować ją w akcie drugim w lokacji Western Forest, jakby po lewej stronie mapy. Zabijając też kapitana Artieri, uzyskujemy item nazwany Taumatic Emblem. Umieszczamy go na klifie, w takim jakby gniazdku, obok zamkniętego przejścia z tyłu i odblokowujemy te przejście. Wracając do aktu pierwszego, otrzymujemy jeden skill point. Akt drugi. Deal with the bandits. Tu zależy, jak rozwiążemy quest i jaką drogę sobie wybierzemy. Zabicie wszystkich trzech bandytów. Alir na The Western Forest, Kratina na Broken Bridge oraz Oaka na The Wetlands da nam dwa skill pointy w takim wypadku. Tutaj, jak mówiłem, warto uważać, bo jeżeli stwierdzimy, że będziemy współpracować z jednym z bandytów, otrzymamy inne rzeczy. I wszystko zależy od tego, jak kreujecie swoją postać. Taki wybór warto sobie tutaj wybrać. Akt trzeci. Victoria's Secrets. W wersji przed 3.0 naszym zadaniem było odnalezienie trzech popiersi, czy takich jakby posążków, ukrytych pod różnymi szmatami w różnych częściach świata, w tym akcie, w tunelach i kanałach. Teraz po 3.0 wystarczy udać się do zwykłych Slump Sowers i odnaleźć trzy posążki tych pierwszych, najzwyklejszych, początkowych kanałów. Wszystkie trzy znajdują się właśnie tam. Oddając je Harganowi, otrzymujemy jednego skill pointa. Akt trzeci. Piety's Pets, czy coś w tym stylu. Po odblokowaniu przejścia w stronę Ebony Barracks, przechodząc przez tę lokację i następnie przebijając się przez Lunary Temple, dojdziemy do walki z Piety na drugim poziomie świątyni. Po jej pokonaniu otrzymujemy klucz do bramy do The Scepter of God oraz nasz ukochany skill point. Otrzymujemy tę świetną zajebistość od Grigora w mieście, który znajduje się jakby po lewej stronie miasta. Akt czwarty. An Indomitable Spirit. Możemy otrzymać rozmawiając z Tasuni w mieście Highgate z czwartego aktu lub po prostu od razu eksplorując drugi poziom kopalń. Odnajdziemy tam uwięzionego starożytnego ducha Dashred, chronionego przez bossa. Po jego uratowaniu i powrocie do miasta, Tasuni da nam jednego skill pointa. Akt 5. In Service to Science. W lokacji Control Box naszym zadaniem będzie odnaleźć przedmiot nazwany Maya's Matter, czy coś w tym stylu, który przynajmniej w moim wypadku znajdował się zawsze w najbardziej odludnej miejscu tej lokacji, po lewej stronie. Zabierając ten Maya's Matter i udając się do miasta, otrzymamy w nagrodę jednego skill pointa.
Akt 5. Kitava's Torments. Naszym celem będzie relikwiarz znajdujący się na centralnym placu Oriaf, The Ruined Square. Przeszukując relikwiarz mamy odnaleźć trzy przedmioty, jakby trzy części. Ostatniego z nich będzie chronić trochę silniejszy przeciwnik. Warto tutaj patrzeć na mapę. Kiedy po prostu pojawi się tam wykrzyknik, znaczy, że w tej okolicy leży jeden z fragmentów. Po skompletowaniu trzech i udaniu się do miasta, w zamian otrzymamy jednego skill pointa. Akt 6. The Father of War. Mamy zabić właśnie ojca wojny. Dość solidnego gościa, chociaż nie aż tak solidnego jak bossowie międzyaktowi. Bywa jednak trochę upierdliwy ze względu na swój obracający się totem. Tarklave zleci nam zabicie Tu kochamy, lidera znajdującego się w Karui Fortress, lokację wyżej od Mudflats, w drugiej części gry. Zabicie go i powrót do miasta da nam jednego skill pointa. Akt 6. The Cloven One. Ponownie zmierzymy się z dobrym bossem, Aberrathem. Odwiedzając jego leże, jako lokację taką specjalną w Prisoner's Gate, no i walka z nim podzielona jest jakby na dwie części i przedsionek pomiędzy nimi. Zabijając go, otrzymamy jednego skill pointa i warto tutaj wspomnieć, że Aberrath jest też minibogiem do systemu Panteonu, ale o tym macie osobny materiał w playliście. Akt 6. The Puppet Mistress. Raz jeszcze zmierzymy się z mniejszym bogiem, tym razem z wielkim robalem nazywającym się Ryslafa, czy jakoś tak, bo naprawdę te niekiedy nazwy w Path of Exile bywają trudne, a który nosi właśnie podtytuł Puppet Mistress. Odnajdziemy ją, albo go, albo w sumie to. W lokacji znajdującej się w The Wetlands, na specjalnej arenie na północ od Riverways. Za ubicie Tarklave da nam jednego skill pointa. Akt 7. The Master of Million Faces. To ciekawy zwrot fabularny, bo naszym celem będzie Ghost, ten sam wielki, długowłosy gość o twarzy rąbanej chyba siekierą, który zawsze nami gardził, NPC z drugiego aktu, jakby z pierwszej części gry. Tym razem musimy udać się do lokacji Ashen Fields i odnaleźć wejście do starego Forest Encampment, które teraz jest opanowane przez przeciwników. I tak, zabijając Ghosta i istotę, która go opanowała, otrzymamy w mieście po powrocie jednego skill pointa. Akt 7. Queen of Despair. To zadanie będzie od nas wymagało zaciśnięcia pośladów. Mamy udać się do lokacji The Dread Ticket, którą widzicie teraz na ekranie po lewej stronie aktu, na lewo od Northern Forest. W specjalnej podlokacji w arenie czeka na nas Grootkul, pomniejszy bóg systemu Panteonu, który opisywałem w innym materiale, i Eramir po zabiciu wynagrodzi nas tutaj skill pointem. Akt 7. Kishara's Star. Zadanie otrzymujemy od Waylama, ale nie musimy go brać, nie musimy w ogóle z nim rozmawiać, wystarczy udać się do lokacji Causeway, z lewej strony aktu na północ od Northern Forest, na samym końcu, tuż przed wejściem do Val City. To miejsce, które jest naszym celem. Gwiazda spoczywa tutaj w takiej trochę niewidocznej skrzyni na końcu lokacji, więc znalezienie z jednej strony powinno być łatwe, bo wystarczy się udać na koniec, z drugiej strony skrzynkę można po prostu przeoczyć. Wracając do miasta i oddając ją Waylamowi, otrzymamy od niego jednego skill pointa. Akt 8. Love is Dead. Znana nam z pierwszej części wątku fabularnego Clarissa poprosi nas o znalezienie artefaktu Anne of Eternity gdzieś w lokacji Kill, czyli po prostu na nabrzeżach. Jest to pierwsza lokacja od odgałęźnienia w prawo. Znajdując tam Sealed Casket, otrzymamy ten przedmiot. Kiedy oddamy jej tego klamota, w innej części tej samej mapy, na tych nabrzeżach, będziemy tłuc się z hordami zombiaków, a w zamian za rozwianie wątpliwości, że jednak jej miłość jest chyba martwa, w mieście wynagrodzi nas skill pointem. Akt 8. The Gambling Legion. Tutaj mamy drugi quest dający skill point dosłownie obok pierwszego. Jeżeli udamy się w prawo na mapie, to w lokacji The Grain Gate będziemy musieli zabić grupkę legionistów. Dla słabszych postaci, czy League Starterów bez wytrzymałości, czy bez rezystansów, może to być wyzwanie, bo oni lubią walić żywiołami. Spotkamy ich przy zniszczonych bramach na zewnątrz budynków, na dość sporym placu, więc jeżeli bijemy się wewnątrz budynku, to mamy pewność, że musimy po prostu szukać wyjścia na zewnątrz, na otwarte powietrze. W zamian Marmoła w mieście obdarzy nas skill pointem. Akt 8. Reflection of Terror. Naszym celem będzie Yugul, jeden z pomniejszych bogów siedzący w arenie na lokacji The High Gardens, praktycznie na samym końcu, na lewo od Bathhouse. Podobnie jak z innymi bogami, musimy przygotować się na nieco mocniejszą walkę, jednak jest ona tego warta. Kiedy po zabiciu pomniejszego boga wrócimy do miasta, Hargan wynagrodzi nas skill pointem. Akt 9. The Stormblade. Kiedy wkroczymy do tego aktu, Petarus i Vanya poproszą nas o przysługę.
przydałoby się odnaleźć, no bo w sumie co innego można w PoE robić poza odnajdywaniem artefaktów i zabijaniem potworów. No, musimy odnaleźć artefakt nazwany Stormblade. Znajdziemy go w niewielkich ruinach jakby starożytnych świątyń na lokacji w Westery Desert. Pokonując hordy pojawiających się wzdłuż piaskowych zombiaków, w nasze dłoni trafi ostrze burz. Dostarczając je do Petarusa, dostaniemy od nich skill pointa. Akt 9. The Ruler of Hyate. Ponownie przyjdzie nam stawić czoła pomniejszemu bogowi, tym razem Garquanowi w lokacji The Quarry, gdzie ma swoją jakby specjalną arenę. Walka z nim, podobnie jak z pomniejszymi bogami, wymaga trochę spięcia pośladów. Ostateczny wybór, kiedy zabijemy tego półboga, pióro, które z niego otrzymamy, możemy oddać Tatsuni albo Irashi, decydując, kto będzie po prostu nowym władcą Highgate, ale na razie nie ma to większego znaczenia, może kiedyś zostanie to zmienione, tak czy inaczej od nowego władcy otrzymamy skill pointa. Akt 10. Map of Sotatha. Jezu, te nazwy z PoE są naprawdę straszne. Tutaj musimy się nieco nabiegać. Po pierwsze musimy dotrzeć do lokacji The Ravaged Square, a w nim po prostu poszukać wejścia do relikwiarza. W moim wypadku relikwiarz znajdował się w dolnych częściach mapy. Mimo wszystko plac nie jest małą lokacją, jest to jedna chyba z większych lokacji i wymaga sporo biegania. Dostając się już do samego relikwiarza, musimy odnaleźć skrzynkę nazwaną Pearl Case. W niej spoczywa przedmiot, za który Lily w mieście da nam skill pointa. Akt 10. An End to Hunger. Finalny quest 10 aktu. Zabicie drugiej wersji Kitawy. Mocnego paskudnika, wielkiego brzydala. Tutaj jednak warto się wstrzymać i pomyśleć. Czy mamy odpowiednie przedmioty, dające nam sporo odporności tzw. resów? Zabijając finalnego bossa 10 aktu, gra sprawi, że jakby zaliczy nas na stopień trudności Merciless, ponownie odejmując nam odporności. Nagrodą jednak za ten quest są 2 skill pointy, otrzymywane od Lily w epilogowym mieście na końcu Oriaf. I to w sumie tyle, przynajmniej na razie. Pamiętajcie, że questy mogą ulec zmianie, nagrody za nie też mogą ulec zmianie i po premierze Fall of Oriaf nie wszystkie informacje, na przykład na wiki tej gry, były zaktualizowane. Tutaj macie to ograne i pokazane w formie scenek z danych momentów questów, więc jest, wydaje mi się, że dokładnie. Jeżeli mimo to gry dalej nie ogarniacie, wpadnijcie na Discorda. Specjalny chat PoE dla członków grupy growej Path of Exile pomoże wam w wielu sprawach. Pamiętajcie tylko, że wpadając na Discorda jako nowy użytkownik, warto przeczytać sobie taki kanał, który nazywa się Czytaj Opis. Tyle.